Dobra, siemanko, dzisiaj podróż do Radka. Tak jak powiedziałem, staram się dla Was nagrać krótkiego lub dłuższego vloga. Zobaczymy, czy nie będę po drodze spał. Tutaj mam, zobaczcie, jakiego wspaniałego, czekaj, żeby nie obrazić, no dobra, nie szofera, ale drivera. Osobę, drivera, tak, drivera, Monikę. I co, myślę, że podróż do Poznania zajmie nam jakieś 5 godzin niecałe, tak, niecałe już musi zająć, bo na 12 mamy się zameldować u Radka. Monika też jedzie dzisiaj na konsultację, więc zgrało się, że jedziemy razem. Ja na szczęście nie muszę prowadzić, więc będę mógł odpoczywać. Co prawda, kurczę, zapomniałem zabrać sobie Jasia. Paula mnie uprzedza, żebym zabrał. No ale jak zwykle, jak się śpieszę i pakuję, no to czegoś się zapomni. Monika nie czekałaś wcale długo na mnie, prawda? Jakieś 15 minut, tylko wyjechałam o 5:15 z Rzeszowa, także... No. Do wybaczenia. No ja z rana oczywiście zrobiłem sobie jeszcze interwał 22-minutowy. No i troszkę dłużej zajęło mi pakowanie się, więc... No ale Monika wybacza, także to jest najważniejsze. Posiłki spakowane na cały dzień. Dzisiaj akurat bardzo niski dzień węglowodanów, więc drugi posiłek, jaki będę jadł, będzie samo mięso z papryką czerwoną. Chciałem Wam też nagrać te posiłki, no ale wtedy już by mnie Monika zabiła. Miały być też nagrane suple, ale powiem Wam, co tam jest. Mieliśmy w lewo jechać, ale dobra. Nawigacja mi pokazuje. Aha, dobra. No to nawigacja przez Opolsko pokazuje. Bo ja tutaj muszę też przy okazji Monikę nawigować, bo Monika nie zna się na Krakowie. Nie, a tak naprawdę no taką mamy godzinkę, gdzie możliwe, że troszkę niestety w Krakowie też postoimy. Ale myślę, że gdzieś tam po drodze nadrobimy troszkę. No, dzisiaj ostatnie konsultacje z Radkiem. Ustalamy plan działania na ten ostatni tydzień przed startem, bo tak naprawdę od dnia dzisiejszego do mojego startu dzieli mnie równy tydzień. Weryfikacje są w środę, natomiast wylot do Stanów jest w poniedziałek. Na początku lecimy do Londynu i z Londynu przesiadamy się do kolejnego samolotu, gdzie już bezpośrednio do Chicago. No i postaram się dla Was też z tamtej całej podróży nagrywać jak najwięcej materiałów. O, stabilizacja obrazu nie wyrabia na tych dziurach w Krakowie, a tymczasem rozłączam się i idę spać. O, nie mogę wyłączyć, kurde, jest. No i patrzcie, lokowanie produktów, nie żeby coś, ale tak też z Moniką jechać. Moja kola cała, o jej siedzenie, nie wiem jakim cudem, na żadnych wybojach, otwarła się w środku, o. No i trzeba ją wyrzucić, zobaczcie, jak ładnie. Co jest brudne, coś tam? No nic, poszła. Na szczęście Monika zreflektowała się za swoje wadliwe auto, za swoje wadliwe auto i zobaczcie, no co prawda mniejszy model, ale do Poznania powinno wystarczyć. Także Coca-Cola, gdybyście chcieli zostać moim sponsorem i zafundować mi wyjazd do Australii, to zapraszam na mój fanpage. Jedziemy dalej. No a tutaj zobaczcie, moi drodzy, Beata Szydło. Jedzie właśnie na wycieczkę do Poznania z całą swoją kolumną. Zobaczcie, tym razem troszkę poważniejsze auta niż Betki. Może tych nie zniszczą podczas wypadku? Tak, to było Audi A8. Audi A8? No to Audi A8 się rozsypało, ale myślę, że to by zderzenie z czym? Z Sejczem to wytrzymało. O, chyba tym jedzie, mi się wydaje, popatrz. Oj, coś dzwoni do mnie, ale nie teraz, ja tu nagrywam. Są ważniejsze rzeczy. Ale dalej nie zachowano odległości. Oj. No, myślę, że w takim deszczu mieliby problem zahamować. No tutaj jakieś niebezpieczne chemikalia wiodą. Do celu została nam jakaś godzina drogi. Przed chwilą, tak jak widzieliście, mijaliśmy Beatę Szydło. Jechała nieco wolniej niż zwykle. Może to właśnie powód dlatego, że cięższe troszkę auta sobie wybrała. Natomiast... Dlatego, że sobie często jechało pierwsze. Tak, a nie nagrałem, kurde, akurat włączyłem kamerę i bez ściemy kolejne auto przed nimi, co jechało, to Seicento. I chyba go po prostu nie chcieli wyprzedzić.
co do treningu, to dzisiaj ja będę trenował klatkę. Monika chyba akurat w tym treningu nie dotrzyma mi towarzystwa. Natomiast, no, może jej się zachce, może jakieś jedno, dwa ćwiczenia sobie zrobi, albo będzie tak dobra, że jakąś tam serię mi nagra, żebyście mogli zobaczyć, jak ta forma prezentuje się podczas ćwiczeń, bo to w sumie głównie tylko nagrywamy jak coś treningi, jak jadę do Radka. Natomiast takich, gdzie sam wykonuję swój trening, nie mamy, więc postaram się kilka tam ujęć z tego treningu zrobić. I co? Dwa posiłki już za mną. Pierwszy białkowo-tłuszczowy, drugi niestety samo białko i papryka. Trzeci na szczęście będą węglowodany, natomiast tylko pół woreczka ryżu. Ale myślę, że po dniu tym wysokim wystarczy to, żeby tą klatkę dość dobrze nabić i później jak będziemy robić przegląd formy, to będzie widać, że coś tam jednak trenuje. Dobra, dojechaliśmy na miejsce, no i zobaczcie, no od razu nas Radek wita, także coś idealnie zgranie czasowe. Mamy 12, mamy już 12 godzinę, także idziemy do świątyni. Ja już skończyłem konsultację, jeszcze później będziemy sprawdzać formę po treningu, gdzie założę skipę startowe, dlatego postaram się dla was nagrać. A teraz zaczynam trening klatki piersiowej i później czeka mnie jeszcze godzina cardio. Może uda mi się coś nagrać, ponieważ Monika aktualnie ma konsultację, więc no myślę, że tutaj na przykład Huberta poproszę i jakimś urywek krótki z treningu nagram. Po konsultacjach i po treningu. Piotr już za 7 dni dokładnie startuje. Także forma jest naprawdę wyśmienita. Teraz troszkę wody jeszcze zejdzie i będzie naprawdę miazga. Także trzymamy wszyscy kciuki. Już za 7 dni walczymy o tytuł Arnolda Schwarzeneggera. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiamy. Dzisiejszy dzień to ostatni dzień, kiedy wykonywałem cardio. Jutro jeszcze zwykły trening siłowy. Będą to plecy, natomiast niedziela odpoczynek, w poniedziałek i wtorek zrobię sobie trening obwodowy, możliwe, że też w środę. Prawdopodobnie z soli nie będziemy całkowicie schodzić, bo to nabicie, żeby było dość duże i żeby nie wyszedł na zawodach płaski bardzo. Waga już jest praktycznie zrobiona, więc tutaj nie muszę się bardzo spinać, żeby w środę jakoś się odwadniać. No, będziemy to śledzić też na bieżąco i myślę, że będę jeszcze nagrywał jakby podczas zawodów na bieżąco informacje, bo będę miał kontakt z Radkiem, jakie tutaj będziemy zmiany wprowadzać. Także miłego oglądania i myślę, że relacja z Arnolda też będzie ciekawa. Dobranoc.